Proszę cię, mordeczko, przejdź tędy, przejdź tędy. O kurcze. Chyba zobaczył mnie, jak wyrzucam apteczkę, najgorzej. Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie nowiuszki skin, czyli pana Krzaczora. Więc moi drodzy, na samym początku mam dla was challenge. Jeżeli chociaż raz uśmiechniesz się podczas oglądania tego odcinka, zostaw łapeczkę w górę. No i koniecznie sprawdźcie, czy już subskrybujecie mój kanał dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych zwariowanych odcinków. Każdy, kto śledzi moją twórczość, wie, że zawsze jeżeli pojawi się w sklepie jakiś dziwny skin albo śmieszny skin, bądź też skin, który uważam, że jest pay to win, koniecznie ja muszę go kupić i mieć go w szafce. Tak samo jak było w przypadku plastikowej poborowej, która dostała teraz kolejną edycję stylu, która moim zdaniem jest mega skinem pay to win. Tak samo Człowiek Siana jest skinem pay to win, którym trollowałem ludzi, a ten odcinek zobaczyło już ponad 600 tysięcy osób. Odcinek macie przypięty w karcie i zobaczcie, co tam się wyprawiało. Dzisiaj sobie sprawdzimy, czy panem Krzaczorem też uda nam się strollować tak wielu graczy. Polećmy sobie może na sam początek do puszczy. Tam jest dużo krzaczków, więc prawdopodobnie nasz krzaczek będzie niewidoczny. No jestem mega ciekawy, czy ludzie się na niego nabiorą. Nagrywam ten odcinek od razu, kiedy ten krzaczek pojawił się w sklepie, więc mam nadzieję, że jeszcze ludzie się do niego nie przyzwyczaili. Okej, mamy skrzynkę i jest i pompa, o to chodzi, o to chodzi. Mamy typka. Lecz niestety nie udało mi się go przechytrzyć i nabrać. Dobra, zatem sobie zmieńmy broń. Ktoś tutaj idzie. Dobra, nie ma go. Jakiś wariat z RPG-em, o co tu chodziło w ogóle? Wow, jakie piękne skrzyneczki, a w nich co będzie? Kewiki, w końcu jakiś kevlar. Jakbym stanął w takich krzakach, to mnie kompletnie nie widać. Coś mi się wydaje, ten skin jest troszeczkę taki pay to win. Mamy pierwszego oponenta z przodu, tylko nie wiem, czy to jest bot. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie zobaczy, kiedy się zakamuflujemy. Dobra, Duduś, mordo, leżysz, ja tylko skroję twój loot i lecimy dalej do strefki. Cały czas mam problem, żeby kogoś spotkać, nie mogę nic z pokoju zrobić, cały czas ktoś atakuje pana krzaczka, no i o co tu chodzi w ogóle? Halo, uspokójcie się, nie bądźcie tacy. Ludzie, nie bądźcie tacy, nie atakujcie pana krzaczka. Wow! Wow! Dobra, wariacie, uspokój się. Na spokojnie rozgrywamy wariaciki gierkę. Bez takich tutaj mocnych podjazdów na pana krzaczka, tak? Ja się na to nie umawiałem, więc proszę się uspokoić. Co to za wariat? Halo? Panie wariacie! Proszę się uspokoić, tak? No! No i zabił pana choinka, najgorzej. Ile mu HP zostało? Z dwa? Piąteczka? A jak? Każdy zbija piątkę z panem krzaczkiem. Yeah! Oh yeah! Tak ciśniemy, mordo. Załama na to! Też to masz! Hello, hello, mister. Nie będę cię zabijał. Ziomku po ziomku. Okej! Okay. Nie widział mnie przez okno! LOL! Nie, no nie trafiłem go, no nie wierzę! Ej, to było piękne! Jakim cudem go nie trafiłem! Okej, okay, tym razem polećmy nieco bliżej w kierunku tego sadu. Tylko czy będzie tutaj jakaś broń na dzień dobry? Tak, jest! Sztosik! Jest i pompa, no nie wierzę, idealnie! Dobra, 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 jakieś dogodne miejsce, gdzie mogę udawać krzaka? No! I co, wariacie? Nie trzeba było fikać. No właśnie. Dobra. Widzi go, widzi go. Ja jestem w ukryciu. Au! No nie wierzę, wskoczyliśmy na zmianę! XD! Proszę cię, mordeczko, przejdź tędy, przejdź tędy. Dobra, zróbmy to inaczej. Wyrzućmy apteczkę, może ją zobaczy. O kurcze. Chyba zobaczył mnie, jak wyrzucam apteczkę, najgorzej.
wow! Zostawcie pana krzaczka! Ludzie! Zostawcie pana krzaczka, co? Co on wam zrobił, biedaczek? No nie mam pytań. Wariacie. Wygrałeś teraz dzień. Moim zdaniem ten skin jest zdecydowanie pay to win, więc jeżeli byście chcieli kupić ten skin i przy okazji byście użyli mojego kodu, bym był wam naprawdę mega wdzięczny. Serduszko dla was za to. Muszę mieć oczy w koło głowy. Dobra, jestem w strefie, nie szkodzi. Mam apteczkę, raczej bandaże. Wystarczy jeszcze tylko troszeczkę podejść. Mamy typa z przodu, który idzie po zrzut. Chyba tak. Zajmę tego krzaka i będę kotem. Tak jest, zająłem ten krzaczek. Najlepsza pozycja ever. Ja na chwilę obecną nie będę w niego strzelał, bo z pewnością ma i tak full keva. Ale jak widzicie, kompletnie mi nie widać. Gościu nie wie, że ktoś na niego patrzy i że w każdym momencie może zginąć. Okej, zaznaczmy sobie, gdzie jest środek strefy. W tym miejscu, czyli musimy w tamtym kierunku się udać. Mamy z przodu jeszcze mały taki krzaczek, którym mógłbym się schować. No ale nie wiem, nie wiem czy to starczy. Okej, z krzaczka do krzaczka. Jak widzicie, kolejne osoby się wyłaniają. Tak jest, nie będę do niego strzelał. Czekamy do końca. Dobra, nie wytrzymałem presji. I tak strefa już mnie doganiała. Okej, gdzie jest strefka, gdzie jest strefka, gdzie jest krzaczek jakiś jeszcze jeden? Okej, ten typ mnie widzi. Ja zostanę jeszcze chwilę w strefie. Okej, widzi mnie. Najgorzej. Najgorzej, moi drodzy, najgorzej. On coś mi niszczy, tylko nie wiem jeszcze co. Dobra, jakoś mu uciekłem. Woo! Panowie. Bez takich, tak? Uleczmy się, uleczmy się. Jestem w strefie? Tak, jestem w strefie, sztosik. Tylko, że najgorsze jest to, że ja już nie mam matsów. Au! Skąd? Nie! Nie wyszło, szkoda! Ale i tak zostawcie łapeczkę w górę. Panowie, spokój. Okej, teraz tak stoimy, no i zobaczymy, czy ten gościu przyjdzie i będzie nas szukał. Nie strzelaj, mordo. Nie masz snajperki, nie kłam. Nie masz. Ktoś idzie. Mamy typa z lewej. Mamy typka z lewej. Poszedł. Okej. Ej, to był bot i mnie widział przez okno, najgorzej. Halo. Głupie boty. Najgorzej. Dobra, tu jest jakiś lód, więc prawdopodobnie jakiś typek będzie szedł tędy. Sprawdźmy, czy nas zobaczy w tym krzaku. Okej. Idzie po ten ludzik. Ja do końca wytrzymuję. Jestem ciekaw, czy się skapnie, czy też nie. Okej. Ej, pobiegł. Znieczulica jaka. Nie jest. Dalej. Okej. Co on zrobi? Zbiera matsy? Rozwalę się ten płot koło mnie, to nie uwierzę, mordo. Co tu się dzieje? Dawaj. Tak, on rozwala płot. Dawaj ten płot koło mnie rozwal. Ja stanę bokiem, żeby nie widział mojej twarzy. Żeby nie przykuła uwagi. Dobra, teraz w drugą stronę się obróćmy. Okej, patrz co on robi, wariat. Ej, gościu. Ja tutaj jestem, halo! Proszę pana! Okej. I sobie pobiegł. Zwyczajnie sobie pobiegł, nie przyszedł. Dobra, prankujemy go drugi raz, no zobaczymy czy uda nam się drugi raz go sprankować. Dobra, zobaczył mnie. Mordo, przed chwilą mnie nie widziałeś.
Jej! Jej! Nie sądziłem, że go porobię. On tu miał masę matsu wszystkiego, tak? Wow. Powiem wam, że całkiem fajnie to wyszło. Ała, ała, ała! Skąd? Proszę państwa, halo. Dobra. Wy tam ze sobą walczcie, mordeczki. Ja uciekam. Ja mam challenge do wykonania, a nie jakaś klepa. Dobra, ten krzaczek jest idealny. Hop. Tak jest. Jest przecudownie w tym momencie. Gościu ma snajperkę. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj tych krzaków fokusował. Ło, tam rakiety się sypią i to ostro. Dobra, ściągnąłem go. Zabrałem mu fraga, no nie wierzę w to po prostu. Idzie ktoś. Nie! Skąd on wiedział? To jest niemożliwe. Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu FAREL w sklepie Fortnite.